Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Anna Wilczyńska z Salam Lab. Mam ogromną przyjemność przywitać Was na właściwie finałowej rozmowie tego tygodnia. Tygodnia, który nazwaliśmy M5, czyli 5 rozmów o pokoju. Dzisiaj w ramach finału właśnie będziemy rozmawiać o pokoju na Bliskim Wschodzie i mam ogromną przyjemność przywitać moje dwie rozmówczynie dzisiejszego wieczoru, nasze dwie gościnie. Będą z nami Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka prasowa Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, również aktywistka, pewnie kojarzycie Olę z no właściwie świetnego, również bardzo edukacyjnego konta na Instagramie i z audycji, którą prowadzi w Halo Radio. Olu, serdeczne dzięki, że jesteś z nami. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Cześć Aniu. I jest z nami właściwie na wasze bardzo liczne i wciąż powtarzające się prośby wspaniała specjalistka, kierowniczka Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doktor nauk politycznych, arabistka i filozofka, doktor Patrycja Sasnal. Witaj Patrycja, świetnie, że jesteś z nami. Dobry wieczór, dziękuję Wam za zaproszenie. Powiedziałam, że na liczne i powtarzające się prośby, bo faktycznie tak się dzieje. Najczęściej jak wrzucamy pytanie naszym obserwującym, słuchaczom, kto najlepiej tłumaczy problemy Bliskiego Wschodu u nas, kogo chcielibyście posłuchać, 9 na 10 odpowiedzi to jest, a może by tak doktor Sasnal jeszcze raz. Boże, więc jak mi miło, bardzo Wam dziękuję. Ogromnie się cieszę, że chcesz do nas wracać, bo ja się zupełnie zgadzam z tą opinią. Że ja zawsze się też dopisuję do tego. Dziewczyny, zawsze dziękuję. Jest to ogromna przyjemność i ogromny pożytek, że z nami jesteś. A już widzę, że tutaj w sekcji komentarzy na Facebooku się pojawiacie. Zawsze bardzo się cieszę, widząc wśród oglądających naszych patronów i patronki. Witaj Ewo, serdecznie Cię pozdrawiamy. Pozdrawiam też Bartka, który jest z nami praktycznie zawsze na wszystkich rozmowach. Ogromnie jest mi miło Cię, Bartku, widzieć. Jest też Nicole, która jest naszą współpracowniczką. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To jest może dobra okazja, żeby przypomnieć, że takie rozmowy jak ta i w ogóle cała nasza działalność opiera się na wsparciu naszych patronów i patronek. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to wejdźcie na patronite.pl/salamlab. Tam możecie nas wesprzeć. Jest też Globalna Wioska i pozdrawia z Poznania. My również pozdrawiamy i zapraszamy, żeby śledzić Globalną Wioskę. To jest też taki profil, z którego możecie się bardzo dużo dowiedzieć. Zanim rozpoczniemy, już za chwilę kilka, chciałabym Was prosić, żebyście nam dawali znać w komentarzach, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Wczoraj mieliśmy małe problemy z transmisją, liczymy na to, że dzisiaj już będzie wszystko w porządku. Natomiast jeżeli cokolwiek by się działo, od razu nam dawajcie znać w komentarzach. Karol dzisiaj czuwa nad stroną techniczną naszego spotkania, więc będzie nas ratował, żeby wszystko działało tak, jak powinno. I również już od samego początku naszej rozmowy czekamy na Wasze pytania, czekamy na Wasze komentarze. Przypomnę tylko, że rozmawiamy o pokoju na Bliskim Wschodzie, o tym, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wojnę i pokój właściwie, jakie są perspektywy, jakie są możliwości na to, żeby pokój przynajmniej w części tego regionu był jakimś stałym elementem życia ludzi tam, a są z nami Aleksandra Rutkowska i doktor Patrycja Sasnal. Słuchajcie, myślę, że kto miał dołączyć, to dołączył, więc chciałabym, już dostajemy tutaj komentarze, że wszystko działa, że dobrze słychać, więc możemy spokojnie startować. Chciałabym rozpocząć, drogie panie, od takiego wprowadzającego spotkania dla naszych obserwujących, dla naszych słuchaczy. Region, o którym będziemy rozmawiać, niestety już od lat wielu chyba słynie z tego, że jest regionem niespokojnym, że jest regionem konfliktów. Bardzo rzadko w kontekście rozmów o Bliskim Wschodzie mówimy o pokoju, o pojednaniu, o stabilizacji. Ja bym chciała Was poprosić o takie krótkie wprowadzenie, jakie Waszym zdaniem są takie najbardziej
zapalne, problemowe miejsca na Bliskim Wschodzie współcześnie? Gdzie dzisiaj najbardziej przydałby się pokój na Bliskim Wschodzie i co się stało, że go nie ma? Patrycjo, jakbym cię mogła prosić o odpowiedź jako pierwszą. Mm-hmm. Z przyjemnością. Więc jeszcze raz chcę tylko powiedzieć, że naprawdę cudownie być z wami i dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja mogłabym mówić o tych punktach zapalnych bardzo wielu, prawda? Znaczy nie tylko ja, każdy mógłby mówić o wielu punktach zapalnych na Bliskim Wschodzie, ale chcę powiedzieć o dwóch. O dwóch, które się łączą ze sobą i prowadzą do sytuacji, która jest dzisiaj, także w innych miejscach niż tylko w tych dwóch punktach, o których powiem. Więc po pierwsze jest to Palestyna, czy konflikt izraelsko-palestyński, a po drugie jest to konflikt w Syrii, wojna w Syrii. I jedno wynika poniekąd z drugiego, co chciałabym zobrazować. Więc po pierwsze, aha, i też wybaczcie mi proszę, że w takich kategoriach trochę no, chrześcijańskiej dogmy przedstawię te dwa konflikty, ale wydaje mi się, że dobrze byłoby nazwać konflikt palestyńsko-izraelski konfliktem jako grzech pierworodny, a konflikt w Syrii jako pewien grzech ciężki, taki jedyny być może grzech ciężki na Bliskim Wschodzie. Więc ten, wybaczcie te chrześcijańskie kategorie, ale ten grzech pierworodny, który prowadzi do wszystkich grzechów potem, wydaje mi się dobrą metaforą, dlatego że państwo Izrael powstaje w 1948 roku, w 1948 roku i wówczas na Bliskim Wschodzie nie ma dylematu Izrael a inni Arabowie albo Żydzi a muzułmanie. Jest dylemat imperialista versus ruchy niepodległościowe. Imperialista versus ludzie, którzy tam żyją na miejscu. I rozpoczyna się ta, wraz z powstaniem państwa Izrael, taki proces tworzenia się tej tożsamości, takiej tożsamości narodowych arabskich, tożsamości palestyńskiej, walki Palestyńczyków z Izraelem. W 1967 roku to jest pewnie taki moment bardzo formatywny dla tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo ten malutki Izrael pokonuje znacznie większe państwa, pokonuje Egipt, kilkukrotnie większe państwo i zajmuje Synaj, zajmuje wzgórza Golan od Syrii. Te państwa, te koalicje państw arabskich ten malutki Izrael pokonuje. I od tego momentu zaczyna się takie przyklejanie mocarstw zachodnich do Izraela. A szczególnie Stanów Zjednoczonych, tak? Bo Stany Zjednoczone nie popierały Izraela od samego początku, od powstania w 1948 roku. Nawiasem mówiąc, był to Związek Sowiecki, który pierwszy uznał powstanie Izraela i Izrael jako państwo niepodległe. I od tego, czyli od tego 1967 roku tworzy się taki sojusz państw arabskich, które popierają Palestyńczyków, versus Izrael i Stany Zjednoczone, mówiąc z grubsza. Dzisiaj to się zmienia, ponieważ właściwie sojusznikami Palestyńczyków pozostają jedynie państwa europejskie, plus takie państwa jak Syria i Iran, które robią to z przyczyn zupełnie ideologicznych, a nie jakichś faktycznych, że naprawdę chcą popierać Palestyńczyków. No a z drugiej strony ten Izrael, który jest po prostu bardzo silnym militarnie, gospodarczo, społecznie państwem, popieranym przez Stany Zjednoczone, popieranym przez też wiele rządów takich poszczególnych europejskich. I dlaczego mówię o tym konflikcie palestyńsko-izraelskim? Jako grzechu pierworodnym, dlatego że w 2011 roku, kiedy wybuchła arabska wiosna, okazało się, że dla Arabów to niekoniecznie sprawa palestyńska jest najważniejsza, tylko najważniejszy jest byt ich codzienny w ich państwach, gdzie żyją. Jest najważniejsze to, że rządy, które nimi rządzą, są niedemokratyczne, nie utrzymują sprawiedliwości społecznej, nie potrafią dostarczyć usług podstawowych obywatelom, a nie jakiś wyimaginowany, mrzonkowy konflikt palestyńsko-izraelski, który wmawiano Arabom, tak, w innych państwach arabskich, że jest najważniejszy. I chciałabym zadać w pewnym sensie kłam tej tezie, to znaczy
są sondaże z ubiegłego roku, tak 2020, które mówią, że ponad 70% Arabów, wszystkich Arabów, czyli mówimy tutaj pewnie o, nie wiem, 400 milionach, ponad 400 milionach ludzi, 70% Arabów jest przeciwko normalizacji stosunków ich państw, państw arabskich z Izraelem. Właśnie dlatego, że ten konflikt palestyńsko-izraelski jest tak głęboko zakorzeniony w takim psyche regionalnym i nawet jeśli rządy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Omanu, innych państw są skłonne dogadywać się z Izraelem, to społeczeństwa nie są na to gotowe i są bardzo negatywnie do Izraela nastawione właśnie z powodu tej historii tego trudnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który, bo pewnie nie powiedziałam sedna, być może dla wielu z naszych słuchaczy to jest istotne, polega na tym, że Izrael okupuje ziemie palestyńskie. Izrael jest stroną silniejszą, Palestyna jest stroną słabszą. Palestyna nie ma państwa, Izrael jest silnym państwem. Palestyńczycy nie mają wojska, Izrael ma super silne wojsko. Palestyńczycy nie mają żadnej gospodarki, prawie że Izrael ma bardzo silną gospodarkę. Więc to jest tak sytuacja nierówna, jak tylko można sobie o nierówności pomyśleć, prawda? To jest jak 0:1. Więc ten konflikt oddziaływuje na cały region i gdyby pokój zaistniał między Palestyną a Izraelem, bo mamy mówić o pokoju, to uwolniłby całą masę energii, energii społecznej, politycznej, gospodarczej, no pewnie jakiejś kulturowej w ogóle, dla całego regionu. Dlatego ten konflikt jest tak ważny. Czy cokolwiek byśmy o nim myśleli w ostatnich latach, czy stracił na znaczeniu, ja jestem zdania, że on w ogóle nie stracił na znaczeniu, a nawet zyskał na znaczeniu. I teraz chciałam przejść do Syrii, być może krótko, bo nie chcę zajmować Oli czasu. Więc Syria, państwo, które na fali arabskiej wiosny również zapłonęło, czyli mieliśmy taką trajektorię w 2011 roku, że najpierw Tunezja i Ben Ali uciekł, prezydent Tunezji, następnie w lutym obalony został Mubarak, prezydent Egiptu, po czym w Libii ta rewolucja zapłonęła i równolegle w Syrii. Tylko że Syria jako państwo dość duże, prawda, 20 parę milionów ludzi i bardziej skomplikowane etnicznie, geograficznie, historycznie niż Libia, nie tak łatwo, znaczy nie poszło tą samą drogą co Libia i nie tak łatwo było zainterweniować w Syrii, jak zainterweniowano w Libii. Zresztą dlatego Stany Zjednoczone i państwa zachodnie nie zainterweniowały w Syrii, ponieważ tak źle poszła kampania w Libii, w tej małej Libii, czterokrotnie mniejszej, że Syria pozostała tylko gdzieś tam w jakiejś sferze rozmyślań. I dlaczego ta Syria jest ważna? No, mogłabym oczywiście opowiadać o tym, kto tam, którą stronę popiera dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest drugorzędne dla takiego ogólnego wniosku, że ponieważ w Syrii zapłonęła wojna domowa, ta rewolucja nie zwyciężyła. Rewolucjoniści nie obalili Asada. Asad się utrzymał. On się oczywiście utrzymał dzięki pomocy z zewnątrz, dzięki pomocy Iranu głównie, a od 2013 roku również pomocy Rosji. Ale także się utrzymał dlatego, że opozycja miała pomoc z takich, no powiedzmy sobie, średniodemokratycznych państw, jak państwa Zatoki Perskiej, czyli właśnie Katar, Kuwejt, Arabia Saudyjska. I te takie macki z zewnątrz po obu stronach nie pozwoliły pewnemu naturalnemu procesowi tam się odbyć, naturalnemu rewolucyjnemu społecznemu procesowi tam do końca odbyć. I teraz dlaczego Syria jest ważna dla całego regionu, czy dla pokoju na całym regionie, w całym regionie? Dlatego, że państwa, które te rewolucje przebyły, takie jak Egipt albo Bahrajn, obserwowały coś, albo Jordania, obserwowały, co się w Syrii dzieje i widziały tę wojnę domową, widziały, że
ludzie widzieli, Egipcjanie, Jordańczycy, Bahrańczycy, Libańczycy, widzieli, że rewolucje mogą prowadzić do naprawdę wielkich tragedii, takie jak właśnie tragedia w Syrii i wojna domowa. I to ich odstręczało od tego takiego wigoru rewolucyjnego. Dlatego wydaje mi się, że Syria jest takim, już pomijając to oczywiście, że to jest wyjątkowo tragiczny konflikt humanitarnie, według różnych tam szacunków, no ale możemy się zgodzić, że więcej niż 500 000 ludzi zginęło, a pewnie 10 milionów Syryjczyków jest przemieszczonych wewnętrznie, zewnętrznie, ale też Syria rezonuje jako konflikt na inne państwa i osłabia ten ferwor rewolucyjny w innych miejscach na Bliskim Wschodzie. Gdyby w Syrii konflikt zakończył się jakimś procesem konstytucyjnym, jakimś procesem pokojowym w tym sensie, że opozycja dostaje miejsce w przyszłym systemie, w przyszłym ustroju, w przyszłym rządzie, to wydaje mi się, to dodałoby tego ognia do takiego ogólnego rewolucyjnego zrywu gdzie indziej na Bliskim Wschodzie. A tak ta Syria, czy ta wojna domowa w Syrii zastopowała, trochę wyhamowała te procesy takie rewolucyjne i postępowe gdzie indziej na Bliskim Wschodzie. Skończę na tym, przepraszam, jeśli za długo. Absolutnie. Nie, myślę, że świetnie. Mhm. Super. I też jeżeli mogę się wtrącić na chwilę, to przypuszczam, że wielu z naszych słuchających też tego wątku syryjskiego się spodziewało i też czekało na niego. Ale to, co powiedziałaś o właściwie ciągle żyjącym w ludziach konflikcie arabsko-izraelskim, no to jest coś, czego do tej pory nie brałam pod uwagę, a co faktycznie jest no, niekończącym się problemem całego regionu. Olu, bardzo jestem ciekawa twojego zdania, bo no, ty w tych miejscach zapalnych, miejscach głębokich kryzysów regularnie bywasz, nawet teraz. Jak to wygląda twoim zdaniem? Ja się bardzo cieszę, że zaczynamy i że Syria jest dla nas takim punktem wyjścia, dlatego że tak jak Patrycja wspomniała, istotnym jest to, że to, co się dzieje w Syrii, także na płaszczyźnie społecznej, oddziałuje na kraje takie jak Liban. I tutaj mówimy, to jest kolejny kryzys, w którym to państwo się zmaga i ono zostaje rzeczywiście istotnie osłabione, więc ta Syria rezonuje w różnych kierunkach. Te osoby, które musiały uciekać, całe rodziny, które musiały uciekać podczas tej dziesięcioletniej wojny, one są zarówno w Turcji, są w irackim Kurdystanie. Dokładnie rok temu oczy całej Europy były zwrócone właśnie na granicę turecko-syryjską, właśnie dlatego, że wtedy to, co dzieje się w Syrii, była obawa, że może dotyczyć naszego kontynentu. Więc to też pokazuje, jak ta Syria jest kluczowym miejscem na mapie świata i na mapie przede wszystkim Bliskiego Wschodu. Ale to, co przede wszystkim chciałabym o tej Syrii powiedzieć, bo gdzieś tam tematem jest poszukiwanie pokoju. Bardzo trudno jest mówić o pokoju i znajdować płaszczyzny pokoju, kiedy mówimy o państwie, które przez ostatnie 10 lat straciło właśnie ponad 500 000 obywateli, gdzie 5 milionów tego państwa to są dzieci, które nie znają innej rzeczywistości niż rzeczywistość wojenna. To jest przestrzeń, w której ponad 13 milionów ludzi dziś potrzebuje pomocy humanitarnej. Ponad 80% całego społeczeństwa syryjskiego może mieć problemem z dostępem do chleba. Ten pokój, o którym dziś mówimy, rezonuje na każdą rodzinę i on nawet wraz z końcem bombardowań i nalotów się nie zakończy, bo dziś dokładnie 24 godziny temu wybuchł jeden z samochodów, w którym zginęła cała rodzina. Tam była trójka dzieci, dwie kobiety, troje dzieci udało się uratować. 10 osób, z czego 7 zginęło, przeżyły tylko 3. To jest jedna z wielu takich wydarzeń
również w ostatnim czasie to wciąż jest przestrzeń, która pozostaje areną dla przemocy. 21 marca, czyli zaledwie kilka tygodni temu, doszło do bombardowania jednego ze szpitali w Syrii. Mówimy o potężnym społeczeństwie, które od prawie 10 lat ma utrudniony dostęp do opieki medycznej, bo przecież celem nalotów, celem wielkiej polityki były również szpitale, były również szkoły. Miejsca, które winny uchodzić za takie bezpieczne punkty, w których można oczekiwać pomocy, takimi punktami absolutnie nie są. Więc to poszukiwanie pokoju na gruncie społecznym będzie szalenie trudne dla całego regionu i nie tylko właśnie Syrii. Stąd ta Syria dla mnie też jest absolutnie kluczowym tematem dzisiejszej naszej rozmowy. I to, co myślę, że warto powiedzieć, że ten pokój nie dotyczy tylko takiej przemocy rozumianej bardzo klasycznie, czyli tego, że mimo że już mówimy o ponad pół milionie ludzi, którzy zginęło i cały czas giną kolejne osoby, kolejne rodziny. Mówimy o przemocy na gruncie chociażby seksualnym. Pamiętajmy o tym, że tylko w obrębie Syrii połowa mieszkańców nie jest w miejscu, w którym się urodziła. Około 13 milionów straciło swój rodzinny dom. W dużej mierze gromadzą się te rodziny. To jest ten ostatni punkt zapalny, czyli północno-zachodnia część, której już rok temu mówiliśmy o największym kryzysie humanitarnym stulecia, o przetłoczonych obozach dla uchodźców, w którym właśnie cały czas jest nie tylko to niebezpieczeństwo rozumiane bardzo, bardzo klasycznie wojennie, ale też to niebezpieczeństwo wynikające z braku dostępu do chociażby toalet. Ja pamiętam Syryjki, z którymi rozmawiałam w roku ubiegłym i one opowiadały wstrząsające relacje o tym, że tygodniami unikały chodzenia do toalet takich publicznych, w których mogły wziąć prysznic, bojąc się napaści seksualnej na przykład. To jest przemoc ekonomiczna również. Pamiętajmy o tym, że Syria zmaga się z potężnym kryzysem gospodarczym, więc to są rodziny, które nie mają szansy zarobić na chleb. Muhammad, kolejna osoba, z którą rozmawiałam, bo najlepiej chyba opierać te opowieści o braku pokoju, konsekwencjach pokoju na konkretnych historiach. On miesięcznie zarabiał około 50 tysięcy funtów syryjskich. Teraz chyba ten funt syryjski w stosunku do dolara osiągnął jakąś historyczną przepaść ponad prawie 5 tysięcy, więc wyobraźmy sobie, że miesięczna pensja pozwala nam kupienie kilograma cukru i praktycznie tyle, niczego więcej. I już w ubiegłym roku słyszałam od niego, że to, co zarobił w ciągu miesiąca, mógł kupić rzeczy, którymi wykarmił rodzinę przez 3 dni. Już rok temu znowu urzędnicy ONZ-owscy mówili, że nigdy w życiu nie widzieli w Syrii takiej sytuacji, że całe rodziny po prostu idą spać głodne. A dołóżmy do tego pandemię, która rzeczywiście wzmogła te nierówności, o których dziś mówimy, a to, co wzmaga nierówności, wzmaga też i może być zażywiem konfliktów. Mówimy o potężnym braku dostępu do podstawowych potrzeb humanitarnych. I jak dołożymy do tego jeszcze sam fakt, że ograniczyliśmy pomoc humanitarną dla Syrii, chociażby przez zabranie jednego z przejść granicznych, Bab al-Salam. Przecież to Salam to jest dość wymowne akurat podczas naszej rozmowy. Dziś mówimy o jednym przejściu transgranicznym i to jedno przejście w ubiegłym miesiącu, okolice tego przejścia zostały właśnie niemalże celem nalotów prawie 25 tysięcy produkty i takiej pierwszej potrzeby, taki humanitarny zestaw dla 25 tysięcy osób został stracony właśnie w czasie tych nalotów. Więc ta pomoc humanitarna jest strasznie trudna. Ta walka o taki pokój jednostkowy, społeczny w Syrii w tym momencie jest absolutnie wymagająca. I też chciałabym nawiązać bardzo do tego przykładu palestyńskiego, bo ja ten przykład palestyński na humanitarnym gruncie widzę chociażby w Libanie, bo Liban, drodzy Państwo, jest takim jedynym miejscem na świecie, gdzie
najwięcej gości z innego państwa, no właśnie pogrożonego w wojnie, znajduje się na jednego mieszkańca. To znaczy co piąta, szósta osoba w Libanie jest uchodźcą i trudno znaleźć na całym świecie drugie takie miejsce, a Liban pamięta wciąż i ma doświadczenie długoletniego uchodźstwa, no właśnie biorąc pod uwagę Palestyńczyków i te obozy palestyńskie, które w Libanie są. Teraz bardzo często podaje się przykład tych obozów syryjskich i Libańczycy bardzo dużo mówią o tym, czy to będzie dokładnie ta sama sytuacja, powielenie tej sytuacji. Jak przeskoczymy z Libanu, chociażby do irackiego Kurdystanu, z którego właśnie, tak jak Aniu wspomniałaś, wróciłam, to jest też państwo, które silnie odczuwa obecność właśnie z jednej strony Syryjczyków, którzy uciekli przed wojną w Syrii, no oczywiście również Irakijczyków, którzy uciekali przed państwem ISIS, ale to oczywiście również jest powiązane, ale to też pokazuje, że to państwo dziś silnie potrzebuje wsparcia, między innymi przez tę sytuację, która w Syrii się wydarza. Więc Syria absolutnie jest takim punktem kluczowym w rozmowie o poszukiwaniu pokoju na Bliskim Wschodzie, pod tym społecznym kątem również. Bardzo Ci dziękuję, Olu. Dziękuję też, że wspomniałaś o takich ludzkich historiach, o takich pojedynczych osobach, które tego konfliktu, szczególnie w Syrii, doświadczają, bo bardzo często przy takich rozmowach właśnie ten kontekst indywidualnej osoby, indywidualnego cierpienia gdzieś umyka. Także serdeczne dzięki. Już po tym pierwszym pytaniu pojawiło się dużo komentarzy wśród naszych słuchających, obserwujących. Ja jak najbardziej zachęcam Was, żebyście pisali do nas i przesyłali swoje pytania. To chociażby w kontekście tych miejsc, które już się pojawiły, czyli właśnie Palestyny, Izraela, Syrii, irackiego Kurdystanu, chciałabym Was zapytać, co musiałoby się wydarzyć, żeby przynajmniej jakaś namiastka stabilizacji mogła się w tych miejscach pojawić. Tutaj na przykład w komentarzach jeden z naszych patronów, Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiam, pisze, również nawiązując do tego mojego pytania, że również uważa konflikt izraelsko-palestyński za praojca wszystkich konfliktów na Bliskim Wschodzie w XX wieku. I czy na przykład po ostatnich wyborach parlamentarnych w Izraelu można by się spodziewać jakiejś korekty właśnie tej sytuacji konfliktowej? Czy no co mogłoby się wydarzyć, żeby tą sytuacją wstrząsnąć? Patrycjo. Świetne pytanie. Nie widziałabym akurat w wyborach w Izraelu tutaj jakiejś wielkiej nadziei. To znaczy sytuacja wygląda w ten sposób. Netanyahu dostał mandat, czy dostał propozycję od prezydenta Rivlina, żeby tworzyć rząd. I jeżeli on ten rząd stworzy, pewnie będzie on niestabilny, pewnie dojdzie do nowych wyborów, ale to Netanyahu jest tutaj jednak takim politycznym rozdającym karty w Izraelu. Jemu absolutnie nie zależy na tym, żeby zaprowadzać jakiś pokój z Palestyńczykami, bo zapewne jego koalicjanci to będą partie dokładnie przeciwne jakiemukolwiek pokojowi, rozmontowywaniu osiedli izraelskich. Partia Naftalego Bennetta, Jamina, jest właśnie partią osadniczą, jest za tym, żeby rozbudowywać osadnictwo na terytoriach okupowanych. Więc tu decyzja o pokoju, krótko mówiąc, to jest decyzja Itzhaka Rabina z początku lat 90. To jest decyzja jakiegoś bardzo mocnego przywódcy, który będzie potrafił wytłumaczyć społeczeństwu izraelskiemu, że to jest potrzebne, że należy ten pokój zaprowadzić. Benjamin Netanyahu nie jest takim przywódcą. Znaczy on nie jest silnym przywódcą, ale to jest człowiek, który musi się utrzymać na stanowisku. On musi utrzymać władzę, a jemu nie chodzi o jakieś dalsze, znaczy przepraszam, że tak mówię, psychologizuję, ale tak się domyślam, że jemu nie chodzi o jakieś dalekosiężne dobro państwa Izrael, tylko chodzi mu o pogrzebanie tej kwestii palestyńskiej, już o zapomnienie o niej raz na zawsze, że okej, będziemy żyć w sytuacji okupacji, będziemy ich okupować, oni będą pod naszym nadzorem, nie będą samodzielni, bez względu na konsekwencje utrzymamy to, bo jesteśmy państwem super silnym. I on może mieć rację, tak może być.
ale to nie jest człowiek pokoju. I też trochę nie widać na scenie izraelskiej takiego przywódcy, który byłby w stanie, być może przez chwilę widziałam go w jego kontrkandydacie Benjaminie Gantzu, to czy tym przywódcy opozycji w poprzednich wyborach, ale już teraz abstrahując od wyborów w Izraelu, jest kilka kwestii spornych między Izraelem a Palestyńczykami. To jest kwestia granic, one są do ustalenia według parametrów Clintona plus minus od 5 do 10% terytorium dzisiaj sensu stricte okupowanego może być przyłączone do Izraela w jakiejś tam rekompensacie dla Palestyńczyków w innych terytoriach. Jest kwestia Jerozolimy. To również w parametrach Clintona, czyli w parametrach tam z 2000 roku też jest rozwiązane. To znaczy Jerozolima zresztą właściwie w pierwotnym mandacie była państwem międzynarodowym, miastem międzynarodowym, miastem pod kuratelą międzynarodową ONZ-u, miastem jak gdyby no wolne miasto Gdańsk, prawda? Miastem trochę takim eksterytorialnym. No i to jest miasto bardzo ważne dla trzech wielkich religii. To jest tak jak gdyby mieć miasto, które jest ważne dla 2/3 ludności świata, no albo dla połowy ludności świata. Więc to ma sens, żeby to było miasto pod jakąś kuratelą międzynarodową. Albo oczywiście miasto, stolica obu państw. Dalej, osiedla. W osiedlach izraelskich mieszka dzisiaj powiedzmy 500 000 Izraelczyków, może trochę więcej, prawie 600 000, jeśli liczyć również przedmieścia Jerozolimy. No i ci ludzie w części będą musieli zostać w miejscach, gdzie mieszkają. Nie jest możliwe, żeby po prostu, nie wiem, zrównać z ziemią ich domy i ich przemieścić, ale wielu z nich to są mieszkańcy, Izraelczycy, którzy się przeprowadzili dla celów ekonomicznych, a nie ideologicznych. Ich można przekonać jakimiś zachętami ekonomicznymi, żeby się przeprowadzili gdzie indziej. Jest pomysł stworzenia dla nich funduszu międzynarodowego, z którego oni by korzystali i się rzeczywiście przemieścili. Wreszcie jest kwestia prawa do powrotu Palestyńczyków, którzy zostali wypędzeni z Izraela po wojnach z Izraelem, po 1948 roku. No i teraz tutaj też te parametry Clintona, na które się powołuje, mówią o finalnie, być może maksymalnie 30 000 Palestyńczyków, którzy mogliby wrócić do Izraela. No to na państwo, które ma tam 7 milionów ludzi czy 8 milionów ludzi, te 30 000 to nie robi wielkiej różnicy, więc to wszystko jest do zrobienia. Znaczy ten pokój jest do zrobienia formalnie, wystarczyłaby tylko wola polityczna. No i tutaj dochodzimy teraz do tego, kto rządzi w Izraelu, kto rządzi w Palestynie również, bo Palestyńczycy to nie jest, nie wiem, demokratyczny ustrój, który się wspaniale samorządzi i wszyscy są zadowoleni. Wręcz przeciwnie, od 2005 roku nie było tam wolnych wyborów, dopiero teraz czekamy na wybory demokratyczne w Palestynie i młodzi Palestyńczycy są kompletnie zniesmaczeni elitą rządzącymi autonomią palestyńską i w ogóle nawet nie chcą już słyszeć o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Chcą się zająć swoim życiem, robić swoje rzeczy, już nie zajmować się polityką, więc jest takie zniechęcenie, zniesmaczenie, zmęczenie społeczne tym konfliktem, ale on jest do rozwiązania od strony takiej formalnej i praktycznej, byleby tylko byli przywódcy, którzy są w stanie przekonać swoje społeczeństwa, że tak będzie dobrze. I ja tylko na jednym przykładzie podam, dlaczego dzisiaj izraelska elita uważa, że osadnictwo było złe. Dlatego, że osadnictwo izraelskie na terytoriach okupowanych palestyńskich, dlatego, że to osadnictwo jest niesłychanie trudno odwrócić. Osadnictwo polega na wybudowaniu domu, fundamentu, wkopaniu w ziemię, utworzeniu budowli, która potem przecież fizycznie to jest jakaś ogromna materia, trzeba coś z tym zrobić, jeśli by się to chciało to usunąć. A dodatkowo do tego budynku wprowadzane są rodziny, one tam zaczynają budować jakieś swoje życie, posyłać dzieci do szkoły,
korzystać z jakichś sklepów, zaprzyjaźniają się z ludźmi dookoła. I teraz jak zmienić taką sytuację? Sytuację no, niezwykle zaawansowaną, życiową, historyczną, materialną, taką terytorialną. Więc to osadnictwo było błędem, dlatego że ono jest praktycznie nieodwracalne, albo w wielu przypadkach jest nieodwracalne. I ten pokój wymagałby wyrzeczeń wielu, wielu ludzi. Więc tutaj takie przywództwo polityczne, przywódca polityczny, który potrafi wytłumaczyć, że tak, my nie możemy pozostać demokracją, my Izraelczycy nie możemy pozostać demokracją i nadal okupować inny naród, bo sami degenerujemy się, sami degenerujemy od tego okupowania. Sami stajemy się coraz bardziej radykalni, powstają nowe konflikty w naszym społeczeństwie. Nasza mniejszość arabska, której jest 20%, nie potrafi się odnaleźć, jesteśmy do niej coraz bardziej wrogo nastawieni. To wszystko powoduje, że my stajemy się bardzo słabą demokracją. Jeżeli ktoś potrafi to wytłumaczyć Izraelczykom, że należy skończyć ten konflikt, należy uwolnić tę energię, należy pogodzić się z sąsiadami, należy wykonać jakiś gest, to wtedy nastąpi pokój. I to nie jest nie do wyobrażenia, to jest do wyobrażenia. Wymaga jednak woli i siły politycznej, której siłę polityczną Netanyahu miał, ale z pewnością nie miał woli. Ale jednak jestem zaskoczona, bo z twojej wypowiedzi jak dla mnie wypływa taki pozytywny, optymistyczny wątek, że to jest do zrobienia, że to wymaga wyrzeczeń po obu stronach. Być może też jakiś form no, na granicy przemocy, powiedziałabym. No bo jednak postawienie tych nowych osiedli po pierwsze wymagało przemocy, żeby wygnać tych ludzi, którzy tam mieszkali. No i teraz, no tak jak mówisz, no to jest niemal nieodwracalne. No wymagałoby jakiejś formy tutaj no kolejnej... Ale też rekompensaty, ale też przekonania, przeprowadźcie się z tego miejsca do tego miejsca. Na przykład Ben Gurion, założyciel Izraela, miał cały pomysł zagospodarowania pustyni Negev, pustyni izraelskiej, z myślą właśnie o tym, że tak mało jest terytorium do uprawiania, zamieszkania w Izraelu, że kiedyś Izraelczycy w naturalnym rozroście będą musieli się przeprowadzić na pustynię. I on miał cały pomysł, jak tę pustynię zaadaptować do życia. Więc tu nie chodzi o to, żeby ludzi wypędzać siłą. Być może rzeczywiście części nie da się przekonać, szczególnie tych ideologicznych Izraelczyków. Do tego służą ta wymiana ziemi. Te 5% tu, 5% tam, prawda? Że te osiedla już zostaną z nami, tych ludzi nie da się wysiedlić, oni muszą zostać tam, gdzie są. To tak, to jest wszystko brane, wliczone w koszta. Natomiast cała masa osadnictwa być może za pomocą właśnie tych gospodarczych, ekonomicznych zachęt da się tych ludzi przekonać, żeby się przeprowadzili. Bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź. Myślę, że to jest temat, któremu moglibyśmy całą osobną rozmowę poświęcić. Jeżeli chcielibyście takiej rozmowy posłuchać, to dajcie nam znać w komentarzach. Już też widzę w komentarzach, że fan klub Patrycji się ujawnia, co bardzo miło mi widzieć. Olu, a co z Syrią? Co z Kurdystanem? Co tam musiałoby się wydarzyć, żeby było przynajmniej względnie stabilnie, żeby nie powiedzieć pokojowo. Na razie mówimy o sytuacji, w której ta liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej jest cały czas większa. W skali całego świata o 40% wzrosła liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej tylko w ciągu jednego roku. Nie dotyczy to oczywiście tylko Bliskiego Wschodu. W Syrii to jest około 20% bodaj. Ale jak pomyślimy sobie chociażby o roku ubiegłym, to te potrzeby humanitarne zostały zrealizowane tylko w 58%. To znaczy, że nie wszystkie osoby tę pomoc dostały, mimo że powinny. Już dziś mówimy, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy będzie potrzeba 61 milionów dolarów, żeby zabezpieczyć te podstawowe potrzeby, więc tym kluczem, mówiąc o pokoju już na gruncie społecznym,
to są środki, to są pieniądze. I oczywiście te pieniądze pewnie będą się mnożyć tak długo, jak nie powiemy o pokoju z politycznego punktu widzenia. Tylko że no, tego pokoju wciąż nie widzimy i nawet jeśli sprawdziłyby się, ziściłyby się te wizje pozytywne, do których ja się przychylam, bo przeciągający się konflikt doprowadza tak naprawdę Syryjczyków, ale nie tylko Syryjczyków, ale też te państwa odczuwające kryzys syryjski do jakiejś granicy wytrzymałości. Symbolicznym właśnie jest ta granica turecko-syryjska. Co musiałoby się wydarzyć? No przede wszystkim to większe zaangażowanie, też skupienie na Syrii. My też jakoś świat, mówię już o nas słuchających, oglądających, przez 10 lat słuchaliśmy o tym, co dzieje się w tym państwie i to też jest bardzo trudne, chociażby z perspektywy właśnie organizacji zajmujących się pomocą, takim pokojem każdej rodziny. To też jest w ogóle inna historia, bo jeżeli zaczniemy rozmawiać o pokoju w państwie, w którym 40% całej infrastruktury jest zrównane ziemią, w którym Bashar al-Assad na początku pandemii apelował, tak jak apelowaliśmy w Europie, stay at home, a mówimy o ogromnej, potężnej, milionowej grupie, która tego domu nie ma. I albo ten dom właśnie, nawiązując do tego, co powiedziała Patrycja, już w jakiejś mierze znajduje w innym miejscu, bo Syryjczycy, którzy są w tym momencie w Idlibie, oni boją się wrócić do innych części Syrii, no bo większość jest zarządzana przez reżim Asada. Z drugiej strony, jak powiemy o Syryjczykach mieszkających, to jest prawie 30 tysięcy w takim regionie Arsal, w którym też każda rodzina, z którą rozmawiałam, mówi nie ma takiej możliwości, nie ma szans na to, żebyśmy mogli wrócić, bo tego świata już nie ma. Tej Syrii, którą my pamiętamy sprzed lat 10, ona nie istnieje. I matki boją się, że ich synowie zostaną siłą wcieleni do wojska. Boją się tego, co zrobi reżim Asada, bo taka lista 100 tysięcy nazwisk krążyła, tych, którzy mają spotkać się z gniewem właśnie reżimu za to, że uciekli, za to, że ten reżim zdradzili, więc trudno będzie jakkolwiek ten pokój tym ludziom znaleźć. Tylko że w sytuacji, w której są teraz, czy to jest Liban, czy to jest Jordania, czy to jest iracki Kurdystan, tam też tego pokoju nie mają, bo ich pokojem jest schronienie składające się często z drewnianych żerdzi plastikowych płacht. Tego pokoju, ten pokój trudno znaleźć w miejscu, gdzie kilka rodzin mieści się w jednym takim namiocie. Więc bardzo trudno. Szczerze mówiąc, ja nie mam odpowiedzi na to, bo właśnie ten przykład Palestyńczyków, którzy pozostali w Libanie, jest jakby najbardziej, najdobitniej pokazującym, że tego powrotu do domu, tego pokoju i na gruncie materialnym, ale też chociażby tego, w jaki sposób psychika potężnej grupy ludzi została zrujnowana i nikt w przyszłości, bo teraz pewnie o tym nie myślimy, ale to pokolenie młodych ludzi, bo pierwsze co widzimy wchodząc do obozu, to jest do obozu dla uchodźców, to jest masa dzieci, to jest całe pokolenie. Ja nie chcę mówić stracone pokolenie, bo to jest słowo, które gdzieś jakoś mnie uderza i jest wartościujące, ale to jest całe pokolenie, które nie ma żadnego dostępu do edukacji, nie ma narzędzi do tego, żeby w przyszłości potencjalnie budować swój kraj, budować swoje państwo albo znajdować sobie to miejsce, bo ono jest ukryte w takich punktach na mapie Bliskiego Wschodu, z których trochę nie ma wyjścia i ten obóz jest taką jedyną rzeczywistością. W tym obozie często nie ma żadnej opieki medycznej i to, co robią organizacje humanitarne takie jak nasza, z tą pomocą czy medyczną, czy edukacyjną docierają. Ale pamiętajmy o tym, że to jest cały czas mały plaster na krwawiącą tętnicę, więc na tym gruncie o pokoju bardzo trudno jest mówić i to iracki Kurdystan pokazuje chyba bardzo dobrze o tyle,
że tam wiele z rodzin Syryjczyków, czy Irakijczyków też, z którymi rozmawiałam, oni z jednej strony, to mniejszość jazycka na przykład mówi o tym, że ma na tyle silną traumę, że po prostu boi się wrócić do miejsca rodzinnego. Czyli ten dom już nie jest domem i nigdy nie będzie. Inna część nie jest w stanie w żaden sposób zabezpieczyć swojej rodziny finansowo, więc wybiera i jest zmuszona do tego, żeby wieść życie uchodźcy. A perspektywy nie ma, bo nie ma wystarczająco dużo środków pieniężnych przeznaczonych, nie ma wystarczająco dużo uwagi też globalnej na to, żeby ten problem rozwiązać, a ten problem będzie się tylko potęgował, bo z roku na rok tych osób potrzebujących pomocy jest tylko więcej i więcej będzie. I naszym zadaniem jest jakby zatrzymanie się na chwilę i zwrócenie uwagi na to, że za 20 lat naprawdę nie, może nie być czego zbierać na gruncie społecznym. I to się też przekłada chociażby na później już, jeżeli iracki Kurdystan jest takim miejscem właśnie pokoju w Iraku, to znaczy najbezpieczniejszym miejscem, do którego i Irakijczycy, i Syryjczycy uciekali. Tylko jak teraz patrzy się na miasta, które takie jak chociażby w dystrykcie Sheikhan, gdzie liczba osób, mieszkańców wzrosła dwukrotnie, gdzie miasta są kompletnie niedostosowane, bo one w przeciągu od lat 70. ten dystrykt Sheikhan z przestrzeni takiej rozwojowej, miasto, które miało tam kilka kilometrów kwadratowych takiego klasycznego zabudowania, przeszło do kilkudziesięciu. Infrastruktura taka, znaczy to są takie kwestie, o których nie myślimy, bo one nam się nie kojarzą z pomocą, ale mówimy o miejscu, gdzie kanalizacja nie wytrzymuje, gdzie nie ma szkół, gdzie nie ma wystarczająco wody, to jest kolejny problem, też oczywiście w dużej mierze polityczny, ale nie tylko, które powoduje, że tego ograniczonego zasobu może zabraknąć, ale też tego ograniczonego zasobu w sensie też jakościowym, bo tej wody pitnej w ciągu najbliższych dekad, jak mówią eksperci, w samym Iraku może po prostu nie być. Więc tych problemów wynikających nie tylko z tej sytuacji, ale też chociażby właśnie ze zmian klimatycznych, ja już nie chcę tego wątku tutaj dokładać, jest bardzo dużo, ale ostatecznie chodzi mi o to, że tych takich punktów, tych takich uderzeń, które dostaje taki przeciętny Mohammad, czy przeciętna Fatima, bo cały czas musimy pamiętać o tym, że za tymi wielkimi liczbami są konkretne rodziny i te rodziny w tym momencie są w dużej mierze zdane na pomoc i w tej dużej perspektywie, co widać na przykładzie uchodźców w irackim Kurdystanie, czy Palestyńczyków w Libanie, którzy są tam od lat 70. mają w obozach, czy Syryjczyków, którzy no właśnie, co będzie z Syryjczykami, którzy już to swoje państwo opuścili, albo nie opuścili państwa, ale znaleźli się w zupełnie innym obszarze i tłoczą się na małym obszarze, który został w roku ubiegłym przez Davida Milibranda nazwany właśnie drugą strefą Gazy, jak już nawiązujemy do Palestyny w tej materii, także sytuacji humanitarnej. Patrycja, jeszcze coś chciałaś dodać? Tak, jeśli mogłabym tylko kilka zdań do tego, co powiedziała Ola, bo właśnie to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, taka procesualność wojny i procesualność pokoju, to znaczy to nie są wydarzenia, które coś kończą diametralnie, szczególnie w przewlekłych konfliktach, tylko popatrzmy na II wojnę światową w Polsce, prawda? Czy to miało znaczenie, że skończyła się II wojna światowa w 1945 roku dla zrujnowanej Warszawy w 1944 roku i tych ponad 100 tysiącach ludzi wymordowanych tutaj? Nie, oni już byli wymordowani, Warszawa była zniszczona. Ten moment pokoju, nie podpisania pokoju, ale kapitulacji Niemiec, to jest po prostu jakiś tylko moment do zapisania gdzieś w podręcznikach. Albo czy dla wymordowanych pod Sommą w I wojnie światowej, albo pod Verdun, miało to znaczenie, że się odbyła konferencja pokojowa w Wersalu. No po prostu procesualność wielkich konfliktów ma pewną swoją dynamikę, prawda? Więc po prostu Syryjczykom już w pewnym sensie nic nie pomoże.
Czy akurat temu, o których mówi Ola, tym dzieciom, też byłam w tych obozach, w Kilis, w Gaziantep, to jest w jakimś sensie pewnie stracone pokolenie, te dzieci się bardzo mało uczą, ale pokój miałby takie znaczenie ostatecznie, że oni być może dostaliby pewną nadzieję, prawda, która jest bardzo ważna dla nie tylko dla rozwoju, nie wiem, młodych ludzi, ale być może dostaliby pewną taką gwarancję, pewną pewność, że jak wrócą gdzieś, pojadą, to nie zostaną wtrąceni do więzienia, nie zostaną zastrzeleni. Chciałam tylko jeden proces tutaj wspomnieć, znaczy proces właśnie sensu stricte, dlatego że w Niemczech został oskarżony o współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości człowiek, który pracował w więzieniu w Damaszku, czy w okolicach Damaszku i był odpowiedzialny tam za, jak uznał sąd niemiecki, za zbrodnie na Syryjczykach, którzy w tym więzieniu byli przetrzymywani. Więc to jest w pewnym sensie takie światło w tunelu, że jednak nawet narodowe sądy, jak ten sąd niemiecki, korzystając tam z tej jurysdykcji uniwersalnej, mogą sądzić europejskie sądy, jakiekolwiek sądy na świecie mogą sądzić Syryjczyków, którzy przebywają na ich terytorium za zbrodnie właśnie popełnione w czasie tej wojny, więc zbrodniarze syryjscy, tak jak pewnie zbrodniarze w innych wojnach, nie mogą się czuć do końca bezkarni i to w pewnym sensie daje taką nadzieję, a na pewno już daje nadzieję Syryjczykom, którzy są w Niemczech, których jest tam prawie milion, prawda? Nie znam dokładnie tej liczby, ale jest ich mnóstwo. I więc to daje taką nadzieję, daje pewną ufność i w ten system, i w nasze systemy europejskie, i w taką ufność, że być może ta wojna nie jest na każdym froncie przegrana. Nawet jeżeli nie będzie traktatu pokojowego, porozumienia przy stole i tak dalej. Jak ja bym mogła dodać tylko jedno słowo, bo niecały miesiąc temu został wydany taki raport, który niezależna komisja przez 10 lat weryfikowała pod kątem właśnie tych zbrodni, jakie zostały dokonane na narodzie syryjskim. Ten raport obejmował od marca 2011 roku do 2020. I tam właśnie konkretne są wyliczenia i liczby, ile razy doszło do zbrodni przeciwko ludzkości, 38 ataków bronią chemiczną w przeciągu tych 10 lat. Ten raport warto przeczytać, ten raport jest absolutnie wstrząsający. On pokazuje, opisuje historię nastolatków, którym wyrywano paznokcie. Ja nie chcę też opowiadać tych historii teraz, bo to są naprawdę trudne, ciężkie i to też nie o to chodzi, żeby epatować tym okrucieństwem, ale rzeczywiście pokazuje, że musimy mówić o zbrodni w kontekście wojny, bo to jest chyba najbrutalniejsza z wojen, jaką na pewno znamy w tym stuleciu, a to nawiązanie, rzeczywiście te zniszczenia, które zostały dokonane w tym kraju, tak jeszcze odwołując się, robiąc taki ukłon w stronę tego, co może nie ukłon, tego, co w kraju, te zniszczenia, które dokonały się w Syrii, są znacznie większe niż właśnie te w Polsce po II wojnie światowej i potrzeba ponad 700 miliardów, żeby Syrię odbudować. Tak się szacunkowo mówi, ale oczywiście trudno mówić o odbudowie, kiedy jeszcze pokoju nie ma. No i jakby ta odbudowa taka fizyczna to jest jedno, ale myślę, że kluczowym tutaj wątkiem jest ten, który poruszyłaś, tego najmłodszego pokolenia, bo ja będąc w Syrii mam bardzo podobne doświadczenia jak twoje, gdzie ci najmłodsi już mówią, że oni raz, że nie pamiętają, jak to jest przed wojną i w sumie w ogóle co to jest przed wojną, a dwa, że na przykład oni nie, dziewczyny mówią, że one nie zamierzają w ogóle żadnych tutaj związków tworzyć, że one nie zamierzają mieć chłopaka w Syrii albo w ogóle jakiegoś męża, dzieci, że jakby oni nie chcą tworzyć żadnych relacji, bo jakby po co? I to trochę łamie człowieka, jak się tego słucha, że oni mówią, że
No ale po co to będziemy robić? Przecież tak jest wojna, i jak będzie wojna, to po co my mamy te dzieci, rodzice, dla kogo? Żeby siedziały tak jak my. No więc tutaj to co mówisz, te 70 miliardów, tak? To jest jedna rzecz, a no właśnie, co z tymi ludźmi, nawet jeżeli te domy się odbuduje. Bardzo dużo niesamowicie ciekawych wątków poruszyłyśmy już teraz. Też ten wątek sprawiedliwości, no bo z jednej strony mamy takie procesy jak ten w Niemczech, o których Patrycjo wspomniałaś, o którym wspomniałaś, a z drugiej strony mamy takie sytuacje jak obóz Al-Hol, gdzie przebywają osoby oskarżone o współpracę w niektórych przypadkach prawdziwą, w niektórych pewnie domniemaną z państwem islamskim, z którymi nie wiadomo co będzie i których też niektóre kraje europejskie się wypierają i mówią, że no to właściwie to iracki sąd was powinien albo syryjski sądzić ma tutaj. Więc sobie tam czekajcie w tym obozie. Więc z drugiej strony mamy też takie sytuacje i tutaj nie wiadomo, czy tej sprawiedliwości się doczekamy, no bo też na jaką sprawiedliwość można liczyć w procesie w Iraku. Mhm. Gdybym mogła jeszcze dodać, bo rzeczywiście takim jakoś ważne jest dla mnie, żebyśmy, to, mówiąc o tym straconym pokoleniu, bo rzeczywiście te młode Syryjki czy młode Syryjczycy bardzo często nie chcą myśleć o przyszłości na gruncie społecznym, ale też no, wojna wyciąga z nich też taką potrzebę działania i zapobiegania temu, w jakiej sytuacji się znaleźli. To znaczy, ja pamiętam szkoły, w których wszyscy, naprawdę wszyscy, każda jedna po drugiej osoba pytana przeze mnie o tym, jak widzi przyszłość swoją, albo co chciałaby robić, żeby i czym się zajmować, to wszystkie osoby wymieniają takie zawody społecznie użyteczne. Chcą być lekarzami, lekarkami, chcą być nauczycielami, nauczycielkami. Ja w tym widzę nadzieję, więc tak dorzucam, chciałam koniecznie tę iskrę dorzucić, że w tym straconym pokoleniu też wiele osób budzi się w nich, jakaś taka wielka siła do tego, że oni muszą i chcą też widząc to cierpienie, które ich otacza, może nie rozumiejąc, bo nie znają perspektywy przedwojennej, ale mają jakiś taki imperatyw do działania w sobie, żeby te sytuacje poprawiać w najbliższym swoim otoczeniu, czy właśnie poprzez edukację, czy opiekę medyczną. I dlatego ta edukacja jest tak silnie istotnym punktem, a w tym momencie prawie połowa uchodźców w wieku szkolnym nie miała absolutnie żadnego dostępu do edukacji. Szkoły zamieniły się w dużej mierze w schronienia. Ponad 400 ataków od 2011 roku tylko na szkoły. W trakcie zajęć, nie tylko w trakcie zajęć, w przeciągu tych ostatnich 10 lat. Więc trudno tej edukacji w tym momencie szukać w tamtym rejonie. Bardzo Ci dziękuję, Olu, za ten dodatek. Jest dużo komentarzy, dużo pytań. Oczywiście zachęcam, żeby w dalszym ciągu je zadawać, chociaż no to powoli może być ostatni moment, żeby się do tej naszej dyskusji włączać. Pozwólcie, że ja się tutaj tylko podłączę szybciutko. O, i możemy kontynuować. Natomiast jest trochę pytań dedykowanych do każdej z Was. Pozwólcie, że zrobimy sobie taką sprawną rundkę, żeby przynajmniej na część z nich odpowiedzieć. Pytanie od Joanny. Olu, na pewno była Pani w Syrii. Jakie są Pani refleksje i szczególnie jak reagowali ludzie na Twoją obecność tam? Pyta Joanna. I muszę doprecyzować, ja byłam na pograniczu syryjsko-libańskim, tuż przy granicy z Syrią. Z Syryjczykami rozmawiałam i w Iraku, i w Libanie. Z Syryjczykami rozmawiałam też w Syrii, tylko to były rozmowy online. O tak, i w ten sposób ten kontakt utrzymywaliśmy. Fizycznie mnie tam nie było, ale to, co jest kluczowe i istotne, to jest niesamowicie gościnny naród. Ja niezależnie od sytuacji, każdy namiot, który odwiedzałam, to było zaproszenie na kawę i w każdym tym namiocie tę kawę należało wypić. To często wiązało się z tym, zresztą w Palestynie jest podobnie. Po prostu nie wypada tego nie zrobić, bo w jakiejś mierze to jest brak okazania szacunku, więc czasami po takim całym dniu bycia
po godzinie w każdym miejscu. Tych kaw wypijałam naprawdę niezliczoną liczbę. Ale to, co jest właśnie kluczowe i ważne, bo często budujemy ten obraz uchodźców bardzo niesprawiedliwy. Absolutnie wszystkie osoby, które poznałam, traktowały mnie naprawdę niesamowity sposób. Wchodziłam do obozu, podchodziły na mnie szereg, na przykład cztery dziewczynki, które zerwały gdzieś kwiat i podeszły do mnie i go położyły na ręce i chciały okazać wdzięczność za to, że widzą polskie organizacje, które są na miejscu, które niosą pomoc w taki symboliczny sposób. Nawet jeżeli jest bariera komunikacyjna i trudno nam się porozumieć, to ja się odniosę jeszcze do tego, co mówiła Patrycja o tym, że duża część Syryjczyków rzeczywiście znalazła miejsce bezpieczne w Niemczech. Ja miałam taką sytuację, że spotkałam jedną rodzinę i mieliśmy ten problem komunikacyjny i w tym momencie ta pani bierze telefon do ręki i dzwoni do swojej kuzynki, która jest w tym momencie w Berlinie i ona się łączy z nami i pomaga nam tłumaczyć i się porozumiewać, więc też symbolicznie ten wątek niemiecki pojawił się podczas moich podróży i moich wyjazdów. Ale nie przedłużając, niesamowita gościnność, ale też takie wielkie docenienie tego, że widzimy ich i nie odwracamy wzroku. Mhm. Zupełnie się zgadzam, mam bardzo podobne doświadczenia i tak jak pokazywałam w trakcie, jak mówiłaś, po niektórych dniach przechadzania się po no nawet zrujnowanych dzielnicach, gdzie ludzie bardzo chcieli nawet jakieś resztki tej kawy nam ugotować, no bo już chodziliśmy tak, bo tyle tej kawy wypiliśmy, no bo nie sposób odmówić człowiekowi, który dzieli się z tobą no ostatnim właśnie wszystkim, co ma. Patrycjo, pytanie od Ani, naszej współpracowniczki, którą pozdrawiam serdecznie. Ostatnio z dr Sasnal widzieliśmy się przy okazji wyboru Joe Bidena na prezydenta. Mówiłam, fan klub śledzi, kiedy się pojawiasz u nas. Zatem jak podsumowałaby pani pierwsze miesiące jego administracji w kontekście Bliskiego Wschodu i działań pokojowych? No, bardzo dobrze bym podsumowała. Pierwsza decyzja Bidena to rezygnacja z udziału w kampanii w Jemenie u boku Arabii Saudyjskiej i wspieranie Arabii Saudyjskiej w Jemenie. Druga decyzja to cofnięcie określenia Houthich w Jemenie jako organizacji terrorystycznej po to, żeby móc pomagać ludności cywilnej w Jemenie. Kolejna decyzja Bidena to wyciągnięcie ręki do Iranu w tym sensie, że na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pojawiła się tam możliwość wspólnych rozmów przy stole amerykańsko-irańsko-europejskich i administracja Bidena też była za tym. No a wiadomość sprzed kilku dni to cofnięcie decyzji Trumpa o anulowaniu pomocy finansowej dla autonomii palestyńskiej i te, już teraz nie pamiętam dokładnie, czy 250 milionów dolarów, czy to była inna kwota. W każdym razie administracja Bidena będzie nadal wspierać nie tylko autonomię palestyńską, ale również UNRWE, czyli Agencję Narodów Zjednoczonych pomagającą palestyńskim uchodźcom. Więc tutaj jest cała masa, a mamy dopiero początek kwietnia, okay, czyli to jest 2,5 miesiąca od objęcia urzędu przez Bidena. I wydaje mi się, że to są naprawdę głośne rzeczy, które on robi. Także w sprawie Bliskiego Wschodu oceniałabym bardzo dobrze, tu jest mnóstwo decyzji, ale pewnie testem będą dwa punkty, czyli Iran i to jak do wyborów w Iranie, bo tam są wybory prezydenckie w czerwcu zdaje się, jak do wyborów potoczą się stosunki amerykańsko-irańskie, a także co będzie z naciskiem jednak, jak się domyślamy, Stanów Zjednoczonych na Izrael i jaki to będzie pomysł na wznowienie ewentualnie rozmów z Palestyńczykami i Izraelczykami. A myślisz, że amerykańskie wojska się wycofają z Afganistanu, tak jak zapowiedzieli?
No, jest umowa z talibami, czy jest ta poprzednia umowa amerykańska z talibami. Wydaje mi się, że tak, takim instynktem Bidena jest wycofywanie się z Bliskiego Wschodu, a szczególnie z Afganistanu, no ale pewnie zostawią sobie tam jakieś takie odwody, jak i w Syrii, żeby w razie jakiejś dramatycznej sytuacji móc zainterweniować, co Amerykanie często robią. I jeszcze zapomniałam oczywiście o bardzo ważnym elemencie, mianowicie Arabii Saudyjskiej, tej decyzji administracji Bidena o upublicznieniu raportu CIA i informacji, że to książę Mohammed bin Salman wiedział, stał za morderstwem Jamala Khashoggiego, tego dziennikarza saudyjskiego w konsulacie saudyjskim w Turcji. No jest tego trochę faktycznie, jak to tak zgrabnie podsumowałaś, to robi wrażenie. Będziemy 2,5 miesiąca, no właśnie. 2,5 miesiąca. Upnął się. Olu, mamy taki komentarz i pytanie od Bartłomieja, naszego patrona, którego serdecznie pozdrawiam. Bartek zawsze wspiera też na live'ach. Po tylu latach wojny na Bliskim Wschodzie wydaje się, że nawet po ustaniu walk zbrojnych najważniejsza będzie umiejętność zarządzania traumą, czyli to, co wspomniałaś między innymi. Ciekawe, jak pandemia ma wpływ na tą sytuację. Myślę, że może skupmy się na tych obszarach, o których rozmawiałyśmy do tej pory. Jak wygląda sytuacja pandemiczna chociażby właśnie w Syrii czy w irackim Kurdystanie? No właśnie, Światowa Organizacja, to jest ważny wątek, ważne pytanie, piękne, dzięki za nie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła właśnie w marcu, że zajmie się dostarczeniem szczepionek właśnie przede wszystkim do tej północno-zachodniej części Syrii i one jakby wstępnie mają do końca maja się tam znaleźć, to ma być AstraZeneca, tylko że już teraz mówi się o dużych opóźnieniach i tak naprawdę gwarancji żadnej nie ma. To też pokazuje, że to konkretne działanie, bo o tym przede wszystkim w kontekście pandemii powinniśmy rozmawiać, no nie jest pewne. Jeśli chodzi o to zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, to na samym początku, jak pandemia wybuchała, organizacje humanitarne jednym głosem mówiły, że to są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo ludzie, bo oni z jednej strony właśnie nie mają odporności zdrowotnej, nie mają dostępu do opieki medycznej i no, tak naprawdę te odległości pomiędzy poszczególnymi namiotami są żadne, więc to ryzyko rozprzestrzenienia się no może doprowadzić do zbiorowych tragedii. Dziś mówimy o kilkudziesięciu tysiącach przypadków potwierdzonych. Z drugiej strony też bardzo późno Syria przyznała się do tego, że ta pandemia też dotknęła Syrię. Ja rozmawiałam z Syryjczykiem, który mówił mi już na samym początku, że nie można było nawet pokazywać, że lekarze nie mogli mówić o tym, jeżeli ten dany pacjent czy pacjentka miał objawy charakterystyczne dla pandemii. Oczywiście to są informacje zasłyszane. Bardzo trudno też nam wskazać jest taką prawdziwą liczbę osób, które są zakażone koronawirusem. Oczywiście no nie jest to kwestia tylko Syrii, prawda? Jakby te dane, które słyszymy, mogą być bardzo różne, ale rzeczywiście w kontekście Syrii to też na początku było bardzo, bardzo polityczne. Wręcz, ale to są już naprawdę opowieści zasłyszane, że osoby, które, że lekarze, którzy byli na przykład zdiagnozowani i mieli koronawirusa, pod właśnie zagrożeniem w ogóle odebrania życia, o tym mówić nie mogli. No ale tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób weryfikować. Wielu zbrodni nie jesteśmy wciąż, tak długo jak nie ma świadków czy świadkowych tych wydarzeń. Ale to, co zmogła pandemia, utrudniła, bo to też trzeba dodać kontekst transportu, bo ja mówiłam o zamkniętym przejściu transgranicznym, bo zostało teraz jedno. Pandemia oczywiście wzmogła te trudności. Mówimy o tak zwanym wąskim gardle przy dostawach, transportach
pomocy humanitarnej. Nam jako fundacji udało się w roku ubiegłym, ale to dzięki tak naprawdę właśnie polskim darczyńcom, wysłać takie domy, które stały się ośrodkami kwarantanny. Były częścią takiego projektu ONZ, które miały izolować osoby zakażone. Te domy zresztą można tak naprawdę w kilka godzin zbudować. Te domy też, to się może wydawać tylko szczegół, ale bardzo istotny, one są zamykane. Znaczy, to jest taka troska o budowę pokoju w obrębie jednej rodziny, bo my te domy też stawiamy w innych częściach, w innych miejscach i one mają właśnie zapobiegać potencjalnie i ryzykowi przemocy, tego, że no właśnie chociażby kobiety boją się wychodzić po zmroku, bojąc się o swoje zdrowie i życie. Tak, te domy mają mieć też, troszczyć o to zdrowie i życie w kontekście właśnie pandemii. Więc liczba, ta pomoc, której udzielamy, jest znacznie trudniejsza do ziszczenia się, ale jest możliwa i pandemia tak naprawdę, jak w różnych częściach na świecie, w różnych częściach globu, potęguje te problemy, które już były i oczywiście to ryzyko jest cały czas bardzo duże. Ponad setkę takich punktów wyznaczono w Syrii, w których ma dochodzić do szczepień, bo to też jest wyzwanie, przepraszam, żeby w bezpieczny sposób wyszczepić całe grupy. Ponad do końca roku mówi się, że 20% społeczeństwa syryjskiego jest planowane, ale to są plany, które jak wiemy ziścić się mogą w różny sposób. Drugi kwartał to był ten moment, kiedy pomoc w postaci szczepionek AstraZeneca ma trafić, ale już teraz to się przesunęło. Czy się wydarzy w maju? Nie ma żadnego potwierdzenia i absolutnie żadnej gwarancji, że to się wydarzy, bo Syria gdzieś tam w tej kolejce jest znacznie dalej, bo to opóźnienie dostaw, które my odczuliśmy też jako kontynent, w jakiejś mierze też rezonuje na to, co dzieje się w Syrii, na Bliskim Wschodzie. Ale słuchajcie, jeżeli chcecie wspierać dobrą, długotrwałą, przemyślaną, również polską, co ciekawe, pomoc w krajach ogarniętych konfliktami, w miejscach też, gdzie przebywają uchodźcy, wejdźcie na stronę pcpm.org i tam znajdziecie wszystkie informacje, jak to zrobić. Pozwólcie, że zatrzymam Was jeszcze chwilę na może jedno, dwa ostatnie pytania. Mamy ciekawe pytanie od Kuby, który pisze w kontekście wypowiedzi Patrycji o Palestynie. Czy pokładanie aż tak dużej nadziei w politycznej woli przywódców rzeczywiście ma sens? Czy jest jakaś nadzieja na bardziej oddolne, być może demokratyczne rozwiązania konfliktu między Palestyną a Izraelem? Świetne pytanie. No właśnie tak, myślę, że pokładanie nadziei w politycznej woli ma sens, ponieważ nawet jeśli zadzieje się mnóstwo rzeczy oddolnie, to bez ostatecznie tego podpisu na górze nie będziemy mieć pokoju między Palestyną a Izraelem i dzieje się bardzo dużo na dole, dzieje się pod każdym względem, społecznie, kulturowo, kulinarnie, muzycznie, jest mnóstwo inicjatyw dwustronnych, oddolnych, ale to się niestety nie przekłada na pokój polityczny, więc tutaj chodzi o to, że polityka jest sferą wyjątkową, jest sferą swoistą, do której potrzeba polityków. No, chciałabym to jakoś zobrazować. Mogę się tylko posłużyć niestety badaniami i pismami filozofów politycznych. To, co się zadzieje w przestrzeni publicznej, to, co się zadzieje właśnie w przestrzeni politycznej, rezonuje na całość społeczeństwa, na całość regionu, na całość stosunków międzynarodowych. Natomiast to, co się dzieje na poziomie takim oddolnym, musiałoby się zadziać w ogromnej masie,
żeby zadziałało na to psychę takie społeczne, publiczne, polityczne. I polityka jest, na przykład Hanna Arendt tak uważała, że ta swoistość polityki polega na tym, że polega na tym, że wolne jednostki współdziałają, na pewnym możliwości współdziałania, która jest widziana i która jest odczuwana. I tego albo, jak mówię, potrzeba w masie, albo potrzeba pewnego glejtu w postaci tego podpisu, porozumienia, informacji, która pójdzie w świat. I dlatego jest potrzebne to. A to, co pójdzie w świat i to porozumienie z tym podpisem, przekłada się na prawo, przekłada się na to, jakie kto ma prawa i czego może się domagać. Więc to jest cały system naczyń połączonych i wydaje mi się, że wiara, a szczególnie w przypadku konfliktu izraelsko-palestyńskiego, kiedy tak dużo się dzieje na poziomie takim oddolnym, pokładanie nadziei w tym jedynie nie wystarczy. No tutaj się, owszem, ci ludzie tworzą pokój w takim sensie, że się poznają, że coś robią wspólnie, ale dla praw ludzi, dla tego, czego mogą się domagać w sądzie, potrzebny jest podpis polityczny i o to tutaj chodzi. Więc dlatego wydaje mi się, że ta wola polityczna i ta gotowość do pokoju ze strony polityków jest fundamentalna. Nie wydaje mi się. Myślę, że tak jest. Tak jest. Serdeczne dzięki. Jeszcze, Olu, to jest podziękowanie dla ciebie od Joanny za twoją wcześniejszą odpowiedź. Joanna się też zastanawia, dlaczego PCATM jest w miejscach, gdzie przebywają uchodźcy syryjscy, a już nie w samej, nie bezpośrednio w samej Syrii. Ale wydaje mi się, że powiedziałaś trochę coś innego, że jednak na tym pograniczu syryjsko-tureckim jesteście i wspieracie ludzi, którzy tam przebywają. To znaczy, my pomagamy Syryjczykom także w obrębie Syrii, tylko rzeczywiście jest to pomoc pośrednia odbywająca się poprzez agendę ONZ-owskie, bo to one mają większe narzędzia też, jako duże podmioty, do tego, żeby strategicznie tę pomoc nieść. Bo to nie chodzi o to, żeby fizycznie tam być i powiedzieć, tak, my to zrobiliśmy, tylko to jest duży projekt, wielomiliardowe tak naprawdę inwestycje, które mała organizacja z Europy Środkowo-Wschodniej nie byłaby w stanie udźwignąć, bo cała pomoc odbywa się w konkretnych sektorach, w konkretnych obszarach. Osobno jest chociażby sektor WASH, osobno jest sektor shelter, to jest ten, którym my się w dużej mierze zajmujemy, czyli zapewnieniem schronień, czy przy trudnych warunkach atmosferycznych, to jest rzecz, o której nie było okazji też powiedzieć w dobie pandemii. Też trudno jest zachować tę odporność w sytuacji, kiedy silny wiatr, i to jest ostatni raport, który mówi o tym, że w ponad 88 miejscach doszło do jakichś takich poważnych zniszczeń tylko w wyniku silnego wiatru. Oczywiście z jednej strony jest silny wiatr, są takie problemy jak powodzie, jak pożary. Pożary czasem wynikają z tego, że na przykład Syryjczycy, syryjskie rodziny, którym jest zimno, organizują, czy starają się w jakiś sposób ogrzać siebie i swoje rodziny, te przestrzeń, w której żyją. Więc tych niebezpieczeństw, jest, o których można by rozmawiać, jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo, więc my na nie reagujemy także w obrębie Syrii, tylko tak jak mówię, to jest pośredniczym z agendami ONZ-owskimi, które odpowiadają za poszczególne sektory, a w takim Libanie, gdzie jesteśmy od początku kryzysu, bo do 2012 roku, czyli praktycznie jak te pierwsze grupy uchodźców z Syrii przemieszczały się do Libanu, to my już tam fizycznie byliśmy, tam mamy zarejestrowane biura i tam możemy rzeczywiście szeroko działać, bo mamy kilkanaście projektów tylko w Libanie. Więc to też chodzi o to, żeby to robić strategicznie, żeby to robić rozsądnie, żeby tak jak my zatrudniamy przede wszystkim Libańczyków na miejscu, odprowadzamy podatki też jako organizacja zarejestrowana w Libanie, właśnie w Libanie. I na tym to polega. Nie żeby fizycznie coś wieść, bo to też jest jedna z kluczowych rzeczy i stare obalane pytanie, w jaki sposób można pomóc rzeczowo. Znaczy nie można pomóc rzeczowo, bo wysyłanie czegokolwiek nie ma sensu, bo to generuje koszty transportowe. Więc stąd współpraca na poziomie globalnym, stąd
też nasza szeroka obecność właśnie w Libanie, bo tam mamy te struktury rozbudowane bardzo szeroko i kluczowe jest skupić się na tym, żeby jak najszerzej tej pomocy udzielać, a nie na przykład skupiać się na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo pracownika, którego wysyłalibyśmy w tym momencie, bo na to trzeba kolejny budżet, a tylko w ten raport, o którym wcześniej wspominałam, mówił o tym, że każdego miesiąca kilku pracowników humanitarnych, gdybyśmy zrobili taką oś czasu, ginęło właśnie w Syrii w przeciągu tego konfliktu zbrojnego. Więc do tego też trzeba mieć duże narzędzia i te narzędzia mają Organizacja Narodów Zjednoczonych. Kilka dni temu, właśnie w wyniku tych nalotów, o których na samym początku mówiłam, też pracownik humanitarny stracił życie, bo to jest to miejsce, w którym rzeczywiście przy tym przejściu granicznym gromadzą się i magazyny, i wiele organizacji. Siedem przestało działać w ostatnich tygodniach po tych nalotach, zawiesiło działalność, precyzując. Więc to pokazuje też, że rzeczywiście to zagrożenie. Nie można się skupić na zagrożeniu, które dotyczy pracownika, tylko my mamy tę pomoc jak najskuteczniej zrealizować, bo to ten człowiek, który potrzebuje pomocy, ma ją otrzymać, a nie my mamy być w miejscu, w którym pomachamy i powiemy, hej, tu jesteśmy, pomagamy. Nie, no przede wszystkim jest człowiek, któremu pomagamy i trzeba mieć jak najlepsze struktury do tego, żeby skutecznie to robić. Jeżeli macie więcej pytań a propos takich właśnie kulisów udzielania pomocy humanitarnej, odpowiedzialnej pomocy również, znajdźcie Aleksandrę Rutkowską na Instagramie. Bardzo ciekawy, edukacyjny profil, bardzo dużo można się dowiedzieć, serdecznie Wam polecam. Bo również tutaj w komentarzach mamy takie pytania, gdzie można Cię znaleźć i gdzie można właśnie zobaczyć, jak to wygląda, czy ewentualnie jeszcze o coś dopytać. Także już powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałabym taką jedną refleksję przywołać też z mojego pobytu na Bliskim Wschodzie. Dosyć często, szczególnie właśnie w Syrii, w Libanie, to właściwie za każdym razem, wśród Palestyńczyków również, ale też Algierczyków, Egipcjan, widziałam taki smutny żart trochę, gdzie właśnie osoby pytane o bieżącą sytuację w ich kraju, tak teatralnie spoglądały na zegarek, mówię, no wiesz co, to wojna u nas będzie, tak powiedzmy, za 3-4 lata. I na przykład ja Libańczyków tak 4 lata temu pytałam, a dlaczego za 4 lata? No bo u nas to tak jest, że to tak co 30-40 lat to wraca. Za 4 lata tu przyjedziesz znowu z tą swoją plakieteczką, że tam korespondent i zobaczysz, że tutaj nie będzie co zbierać. No i teraz trochę jest to za 4 lata, no i trzeba powiedzieć, że no niewiele się pomylili. No i moje pytanie brzmi, pytanie do Was obu, czy to faktycznie musi tak być, że co te 30-40 lat, zwłaszcza kobiety zwracały uwagę, że no tak, my tutaj teraz sobie to odbudujemy, tutaj powoli to jakoś poskładamy, ale to nasze wnuczki, to one teraz już będą patrzeć na to, jak my to zbieramy znowu do kupy, żeby wiedziały, jak te 30-40 lat znowu. Czy to musi tak być, Patrycjo? Nie, wydaje mi się, że to jest żart trochę poprzedniego pokolenia, który ja też znam. Pokolenia, które jest przyzwyczajone właśnie do takiej zmiany pokoleniowej, co 25, być może 30 lat. Natomiast sprawy następują teraz znacznie szybciej i zmiany następują teraz znacznie szybciej. I po pierwsze, to Afryka subsaharyjska jest według raportów SIPRI, na przykład Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, najbardziej konfliktogennym regionem, wcale nie Bliski Wschód. Arabska wiosna pokazała, moim zdaniem, i też oczywiście używam tego terminu w cudzysłowie, no tak, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Chodzi o te rewolucje i zmiany społeczno-polityczne, które zaczęły się w 2011 roku. To miał być zryw, który się skończył, ponieważ rozpoczęły się wojny domowe. Tymczasem po tych państwach, które wówczas zapłonęły w 2011, a było ich, zdaje się, 8 w sumie, w tym 6 dyktatorów obalono,
one mają swój dalszy ciąg, to znaczy od 2019 roku są protesty i obalanie dyktatorów również w Sudanie, w Algierii, w Libanie, w Iraku, czyli te zmiany, które się działy 10 lat temu, 2011, one dekadę później powracają i na nowo z nową siłą ujawniają się. Więc pewnie bym się zgodziła z tym, że region Bliskiego Wschodu jest obszarem pewnej takiego permanentnego fermentu w tej chwili polityczno-społecznego, niekoniecznie konfliktu, no bo te konflikty są jakieś tam punktowe, ale nie możemy patrzeć na Bliski Wschód jako obszar w permanentnym konflikcie, bo to trochę tak degraduje po prostu ludzi, którzy tam mieszkają, prawda, w jakimś sensie, ale to jest obszar permanentnego fermentu społeczno-politycznego, być może największego fermentu na świecie, jeśli chodzi o skalę i intensywność, ale to jest proces postępowy, uważam. To znaczy, to jest proces, który wynika z przekroczenia takiej bariery strachu, którą bali się rodzice, to pokolenie wcześniejsze, Egipcjan, Tunezyjczyków, to są ludzie, którzy się bali być w przestrzeni publicznej, którzy bali się mówić, co myślą publicznie. Ich dzieci, a wnukowie to już na pewno, i wnuczki się po prostu nie boją, więc to są procesy społeczne, które zazębiają się za procesy polityczne i czasem nie widzimy tego długiego trwania procesu społecznego, ale on jest i będzie się ujawniał tu i tam i moim zdaniem z coraz większą częstotliwością niż właśnie to 30-40 lat. Serdeczne dzięki. Olu, a ty jak uważasz? Czy to musi tak być? Czy ten konflikt musi tam wracać? Czy jest jakaś szansa, żeby wreszcie ten łańcuch przerwać? To jest ten moment, kiedy ja myśląc o tej sytuacji, myślę przede wszystkim w kontekście naszej pracy, a nasza praca, ideą naszej pracy jest bycie w pewnym momencie bezrobotnym, ale jak wiemy, te, z jednej strony te kwestie stricte polityczne, o których wy mówicie, którymi organizacje humanitarne zajmować się z wiadomych przyczyn ich komentowaniem nie mogą, ale jakby rezultat jest to taki, że absolutnie się zgadzam z tym, co mówi Patrycja o tym, że wszystko to, co się wydarza, dzieje się szybciej i widzimy to na gruncie tych wyzwań humanitarnych, że dużo szybciej ta liczba osób potrzebujących w związku z różnymi wydarzeniami, nie tylko dotyczącymi stricte konfliktów, ale chociażby wspominanego tutaj dosłownie jednym słowem zmian czy klimatycznych, czy zagorzeń pokoleń, które wyrastają jedyną rzeczywistością, którą uznają, jest rzeczywistość wojenna. Szereg tych różnych płaszczyzn powoduje, że trudno jest mieć nadzieję na niepowracające i tlące się te zarzewia konfliktów. Ja analizą geopolityczną się nigdy nie zajmowałam i tutaj myślę, że mandatu też do tego nie mam, nie chciałabym występować w roli komentującej tej materii. Istotne jest jednak to, że widzimy, że ta oś czasu, jeśli chodzi o niesienie pomocy humanitarnej, tę sytuację jest tylko trudniejsza i to wynika nie tylko z kryzysów stricte zbrojnych, ale też tego, w jaki sposób, w jaką stronę idzie świat i nie tylko to dotyczy Bliskiego Wschodu, ale też pewnego niedosytu dóbr, zasobów, które są skończone, których nie widzimy na przykład, nie odczuwamy tak silnie w Europie, jak odczuwa je chociażby kontynent afrykański, czy właśnie Bliski Wschód znacznie silniej. To przykład tych zasobów ograniczonych. Basra była w 2018 roku takim punktem, że wszyscy byliśmy w szoku, przerażeni tym, że kryzys wodny sięgnął tak potężnych rozmiarów, ale to gdzieś ucichło, zniknęło, zapomnieliśmy o tym, ale to w dużej mierze będzie pewnie potęgowane. O tej cykliczności nie chciałabym mówić, bo to nie jest rzecz, którą mogłabym komentować z poziomu ekspertki. Myślę, że możemy
Zakończę tutaj jednym z komentarzy Krzysztofa, naszego patrona, który pisze, że no mimo, że Bliski Wschód może się wydawać taką dużą beczką prochu, no to życzymy, żeby znaleźli się mądrzy ludzie i liderzy i osoby tam żyjące, które będą w stanie tą beczkę rozbroić i rozładować. Będziemy do pewnego stopnia ten temat konfliktu i pokoju kontynuować w najbliższy poniedziałek, bo wtedy o 20 spotkamy się z Aleksandrą Łojek, która obecnie mieszka, pracuje w Irlandii, zajmuje się tematyką terroryzmu, dżihadu również i z nią właśnie o dżihadzie będziemy rozmawiać. Bardzo Was serdecznie zapraszam w poniedziałek o 20 tutaj na Facebooka Salam Lab, a tymczasem, szanowne panie, bardzo serdecznie wam dziękuję za bardzo złożoną i merytoryczną dyskusję. Jestem pewna, że nie tylko fan klub dr Sasnal, ale również fan klub Aleksandry Rutkowskiej nam się tutaj utrzyma i rozrośnie na naszym profilu. Jestem pewna, że to nie jest ostatni raz, kiedy widzimy się w tym gronie. Mam wielką nadzieję, że jeszcze przyjmiecie zaproszenie od nas i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję uprzejmie. Przepiękne dzięki. Przyjemność i zaszczyt. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No to co, wszystkim życzymy dobrego wieczoru. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia po tej dyskusji. Koniecznie wejdźcie na stronę Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej pcpm.org i śledźcie analizy dr Patrycji Sasnal i jej zespołu na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dziękuję paniom, wszystkim, którzy nas oglądali i dobrego wieczoru. Dobranoc, dzięki. Dobranoc, piękne dzięki.